Witajcie! 12 wybiła, zaczynamy trening. Dzisiaj na treningu przede wszystkim zajmiemy się mięśniami nóg oraz brzucha. Także mamusie, tatusiowie, dzieciaki, zapraszamy. Każdy z Was spokojnie sobie dzisiaj poradzi. Trener Maciej puści muzykę. Trener Dominik rozgrzeweczka. Zaczynamy rozgrzewki. Rozgrzewka dzisiaj będzie na siedząco. Zaczynamy od stawu skokowego. Siadamy nogę na nogę. I jedziemy 10 kółeczek. Rozgrzejemy spas, zobaczcie, będziemy robić przysiady, wykroki. Mobilność w tym stawie będzie ważna, także rozruszamy go tutaj w jedną, w drugą stronę. Także dzisiaj zawsze kogoś pozdrawiamy. Dzisiaj pozdrowię rodziny, które z nami ćwiczą. Nie każdy trening nadaje się na całą rodzinę, natomiast staramy się tak zrobić, żeby każdy miał tutaj coś dla siebie. W sobotę robimy specjalnie dla maluszków. Teraz mamy bardziej intensywne treningi, gdzie są tabaty między innymi, albo takie ostatnio we wtorek mieliśmy. Teraz mamy w środę, mamy bardziej pod judo. W niedzielę opowiem coś ciekawego dla każdego o żywieniach, o pozytywnych nawykach żywieniowych. Ok, druga noga. Także warto by było nas oglądać codziennie. Na jedną stronę, na drugą. Dobrze, kładziemy się na plecach i prawa stopa do lewej ręki, lewa do prawej. Hop. Kładziemy się teraz na brzuchu i to samo, prawa stopa do lewej dłoni, lewa do prawej, hop. Nogi bierzemy jak żaby, czyli kładziemy ją w ten sposób. Kolana lekko, w lekkim rozkroku i robimy raz, dwa, trzy i do przodu raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Zwiększy się nasza mobilność bedra. Od razu na pewno będzie nam łatwiej dzisiaj wykonywać przysiady. Czym większa mobilność w stawach, tym przyjemniej się wykonuje ćwiczenie. Jeszcze raz, raz, dwa, trzy. Wracamy do pozycji. Słuchajcie, teraz w tej pozycji staramy się wykręcać przy napiętym brzuchu stopy na zewnątrz. Jeszcze 6 razy każda stopa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Dobra, kładziemy się teraz w ten sposób, mamy 90 stopni noga, jedna ręka leży na kolanku i machamy sobie ręką, hop, idziemy koło za ręką, 2, hop. Spokojnie, 15 razy. Dobra,
zmieniamy odwrotnie. Hop, hop, góry. I raz, dwa, trzy, cztery. Cała stopa jest na macie i staramy się kolano jak najmocniej wypychać do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie wolno Wam oderwać stopy od ziemi. I teraz po skosie to samo. Rozpychamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10 i w drugą stronę, przód skos, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, druga noga, do przodu bierz, 1, 2, 3, tutaj na samym wypychaniu na razie kolana się koncentrujemy, 9, 10, na zewnątrz, przód skos, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i do przód skos do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. I słuchajcie, robiliśmy już po dwa tygodnie temu. W ten sposób troszeczkę biodra jeszcze zmobilizujemy, rozszerzymy. Wsiadamy. W ten sposób. Raz, dwa, trzy. W tej pozycji robimy skłon. Raz, dwa, trzy. Skręcamy się do boku, ręka idzie, głowa idzie. Raz, dwa, trzy. Wracamy. Bierzemy nogi do przodu. Raz, dwa, trzy. Zmieniamy nogi. Czyli noga idzie do boku, druga idzie w tyłu. Staramy się iść prosto. Nie wyginamy się, prosto się ciągniemy. Raz, dwa, trzy. Pochylamy się na przód ramionach. Raz, dwa, trzy. Skręcamy się do boku, ręka idzie, raz, dwa, trzy. I teraz noga do przodu, prostuje, raz, dwa, trzy. I znowu zamieniam nogi, hop, raz, dwa, trzy, pochylam się, raz, dwa, trzy. Na bok się skręcam, raz, dwa, trzy. Nogi, które mam z tyłu, idę do przodu. I wstaję, raz, dwa, trzy, zamieniam nogi, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, idę, raz, dwa, trzy. I jeszcze raz zmieniamy, słuchajcie, bardzo ważne ćwiczonko, także idziemy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i wracam. Raz, dwa, trzy. Zamieniam nogi. Raz, dwa, trzy. Coraz lepiej Wam idzie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Super. Przejdziemy do zabawy. A jak zabawa, to i ja. Zabawa nazywa się posąg. Ja będę mówił, wyjaśnię Wam zabawę, powiem polecenia, a trener Maciej będzie wykonywał. Także jak jesteście całą rodziną, to też się cała rodzina jednocześnie może bawić. Zabawa nazywa się posąg, też często na treningach, szczególnie z maluszkami, się w nią bawimy. Zabawa polega na tym, że ja wydaję polecenia, na przykład dwa kolana, jedna prawa dłoń. I Waszym zadaniem jest na podłodze wykonać polecenie, dotykać tylko tą powierzchnią ciała, czy tymi częściami ciała, które ja wskazuję. Czyli dwa kolana, prawa dłoń, dwa kolanka, prawa dłoń, nic więcej nie może dotykać podłogi. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Pośladek i lewa dłoń.
Jesteśmy na pośladku. O, i lewa dłoń. I trzymamy. Nieruchomy, czyli jak pozwolę, nieruchoma pozycja przez 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. I teraz lewa stopa. Jak pozwolę. 1, 2, 3, 4, 5. Prawa stopa, prawa ręka. 1, 2, 3, 4, 5. Teraz dwie stopy i czoło. Jak ktoś nie ma, to szybciutko jakąś poduszkę leci. Dwie stopy. 1, 2, 3, 4, 5. A teraz górna część pleców i dwie pięty. Hop, hop. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Uwaga, stanę po środku. Jak tu się zatrzymać i posunąć. 1, 2, 3, 4, 5. I słuchajcie, do tej zabawy możecie sobie wrócić po naszym treningu, szczególnie z młodszymi. W fajny sposób można troszeczkę czasu razem spędzić, pobawić się troszeczkę dłużej. Na spokojnie, fajna zabawa. Przechodzimy teraz do części głównej treningu. Możecie się zmieniać w tej zabawie. Raz jedna osoba mówi, raz druga. Naprawdę fajna zabawa. Dokładnie. I słuchajcie, w części głównej treningu mamy do wykonania 4 ćwiczenia na nogi i wykonujemy je na przemian. Jedną serię wykonuję ja, jeden trener Maciek. My będziemy wykonywać po 15 powtórzeń każdego z ćwiczenia. Natomiast wy możecie sobie zrobić albo więcej, albo mniej. Ale przyjmijcie jedną stałą ilość. 4 ćwiczenia na nogi i 2 na brzuch. 2 na brzuch. Na brzuch będziemy wykonywać razem. Razem. Ale to za chwilę. Zacznijmy od nóg. Po malutku. Pierwsze ćwiczenie na nogi to są oczywiście nasze przysiady. Czyli stajemy na szerokość barków, stopy lekko na palce, lekko na boki, maksymalnie 15 tam stopni i jedziemy przysiad do tyłu, pełne wyprostowanie do rąk. Ja zaczynam, tak? Ja liczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze 5. Pamiętajcie, że możecie robić ten ruch, który idzie w dół. Ciut wolniej, dynamicznie staramy się wyprostować. Każdy ruch jest faza ekscentryczna, faza koncentryczna. Czyli ekscentryczna będzie faza, w której wchodzimy w dół. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 1. Dzisiaj będzie trochę dłuższy trening. Mocniej dostaniecie w kość. 10. 15. 12. 13. 14. I ostatni 15. Tak, mamy dość objętość dużą, jeśli chodzi na nogi szczególnie, bo mamy 16 serii na nogi. Idziemy. Przysiadzi, tak? Tak, dalej. Raz. Stosunkowo prosty trening, ale ci, co szczególnie rzadko się ruszają, to nogi 4, poczują, ale dobrze. 5, 6. Klasyczny trening, 7. Jeśli chodzi o taką siłownię. 8. Normalnie byśmy do tego treningu włożyli jeszcze obciążenia. Hantle, kettle to pełen, kompletny trening na nogi wykonany. W warunkach tutaj domowych 3. Proszę. Jeśli chodzi dla dzieci, to i tak będzie mocny wysiłek. Zobaczycie, będą nogi boleć na końcu. Trening z wykorzystaniem własnego ciała. Zobaczycie, że da się w kość. Jak ktoś ma oczywiście bardzo mocne nogi, wystarczy, że na przykład fazę w dół, z którą schodzimy, zajęłaby mu na przykład 3-5 sekund i już jego tutaj trening będzie dużo cięższy do zrobienia i da mocniej kości. Teraz nie liczymy, ale chyba mam 10, 11, 12, 13,
Dzisiaj zrobimy 16, 60 przysiadów. 15. Tak, dwie serie z rami, trochę macie go. Połowa pierwszego ćwiczenia. Najważniejsze, żeby cała stopa przez cały przysiad, czyli pójście, zejście na dół i zejście, wyjście w górę, była na macie. Na... Jak schodzimy w dół, też mięśnie głębokie brzucha powinny być napięte. Nie na luźnym brzuchu. Głowa patrzy przed siebie, nie zerkamy się do góry, nie patrzymy w podłowie. Raz. Jeszcze cztery. Także dwa. Dzisiaj możemy z wami spokojnie sobie porozmawiać. To nas cieszy. 14. 15. Okay. Trzecia seria dla mnie. Czyli 4 ćwiczenia na nogi, 2 na brzuch, 4 razy 15 to jest 60, 60 razy 4, 240 powtórzeń na nogi. Ogromna liczba, ale już mamy zrobione 45. Przysiad podstawa, słuchajcie, mocno, no już do. Też podstawa. Mieliście wczoraj. Dawaj, 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 idziemy! Nie ma co, trzymamy się, słuchajcie, nie mamy dużego obciążenia, ćwiczymy na własnym ciele. Także jeśli skrócimy tutaj przerwy między ćwiczeniami, no to mamy, będzie większy efekt, tak? Ostatnia seria, na maczka. I przejdziemy sobie do kolejnego ćwiczenia. Ostatnio na filmikach zauważyliśmy, że trener Maciek ma problemy z ćwiczeniem. Nie zawsze robiłem pełną ilość powtórzeń. Raz. Policzyliśmy się, jak robiłem tylko za mało. Mam nadzieję, że czasami robię za dużo. Ale słuchajcie, też musimy się skupić i żeby wykonywać ćwiczenia, żeby do was mówić i zapamiętać kolejność. Także musicie nam wybaczyć. To nie jest specjalnie. Raczej jesteśmy zwolennikami, żeby wykonać kilka powtórzeń więcej niż kilka powtórzeń mniej. A znowu się zagadałem. Chyba mam jeszcze 5 do zrobienia, ale 3. Kolejne ćwiczenie. Będą to wykroki w tył. Będzie, pokażemy. Tak jest. Wykroki w tył. Prostsza wersja wykroków. To nam zostaje jedna noga jeszcze w tył. Hop. 90 stopni. I z tej nogi wstaje. Hop. Do pełnego wyprostu. Wyjście w górę, nie odbijamy się z tylnej nogi, wychodzimy w górę, dochodzimy piątą. I jedziemy. Robimy 15 powtórzeń łącznie, czyli 8 na jedną, 7 na drugą. A w kolejnej serii musicie zacząć z drugiej nogi, żeby wyszło wam, zrobicie 7 i 8. Tu troszeczkę większy wykrój tyłu, na to nogę szczególnie. O. Śmiało, nie bójcie się, będzie za to, żeby tam się nic nie stanie, ważne, żeby się korygowali przede wszystkim w nogę z przodu. I oczywiście przedniej stopy też nie podnosimy, nie wykręcamy. Naturalnie sobie leży w miejscu. Proszę. I uwaga. Raz. 3, 4, 5. Myślę, że dzisiaj po tym mocnym długim treningu 7. To nawet najwięksi nie będą musieli 8. Powtarzać ćwiczeń, tylko będą mieli dość 10. Po treningu z nami 2, 3, 4, 5. I druga seria dla pierwszego. Tak, słuchajcie, dzisiaj nikomu nie zalecamy większej ilości. Ewentualnie rodzice, macie handelki, macie butelki wody mineralnej, możecie sobie troszeczkę odróżnić i dodać je. A zawodnicy, którzy jeszcze się nie zmęczą, to przede wszystkim dodajcie sobie elementy judo. Elementy judo, czyli wycięcia, czy wejścia do ultimaty, które Maciek ostatnio pokazywał, czy piponsainage, hop, hop. 50, 100 powtórzeń, po 50 każdego, jak najbardziej, żebyście tych ruchów do dużo nie zapomnieli. My się z materiałem Maćkiem skupiamy tutaj na
aspekcie takiej wytrzymałości ogłosiłoby na tych treningach? Na tym, co macie w domu? Wyznajemy zasadę, że prawdziwa siła techniki się nie boi. Też, to z tym jest. Oczywiście to zależy od warunków, ale że trzeba się przystosowywać, to taką teorię sobie dobieramy do warunków, jakich jesteśmy. My mamy maty, mamy wszystkie sprzęty, moglibyśmy się wam tutaj pokazywać na workach bułgarskich, na bossu, na kettlach, na handlach, nawet na szkandle, no ale bez sensu, jak tego nie macie w domu. Staramy się dostosować do tego, co macie i ćwiczyć z wami, wspierać was na duchu. No, że ile tam już jest? Ach, czym więcej, tym lepiej. Jedziemy. Trzecia seria dla pierwszej osoby. Później mnie sprawdza, ile zrobiłem, czy mnie przyciąłem. Słuchajcie, był ten trening wtorkowy po świętach. O, jest takie niedomówienia jakieś. Mam nadzieję, że jeszcze będziecie mogli go sobie powtórzyć. My sobie go powtórzymy, trenerze, zobaczymy, czy... Zejdziemy z czasem niżej. Czy zejdziemy z czasem niżej. Może dodamy jeszcze drugą rundę. Był bardzo fajny, dobrze wszedł. Mocno kondycyjnie wydolnością nas zmęczy, także... Na pewno sobie go może w przyszłym tygodniu powtórzymy, coś dodamy. Fajnie mieć czasami odnośnik, porównanie. Myślę, że jak z nami zaczynaliście pierwszy, drugi trening, szło wam to ciężko, dość nowe ćwiczenia. Wiem od rodziców, że szczególnie najłatwiej to zauważyliście przy pompeczkach. Niektórzy podobno robili po 6-7 pompek, a teraz już są w stanie zrobić 30-35. I na pewno nogi, brzuch. Planki wam lepiej idą, także wrócicie silniejsi, a my z trenerem Maćkiem, z trenerem drugim Maćkiem, z trenerem Michałem, z trenerem Darkiem wykorzystamy tą siłę, to przygotowanie wytrzymałościowo-siłowe, przełożymy na judo i będziecie lepsi przed drużyną. Dziękuję, drugie ćwiczenie na nóżki za mną, przede mną. Trzecie ćwiczenie będziecie robić para, ale o tym zaraz, wtedy to skończy. Jak ktoś nie ma pary, trzeba by szybciutko coś zadać, bo wiemy, że niektórzy ćwiczą dwójkę, trójkę, całymi rodzinami, ale są to osoby, które muszą ćwiczyć w osamotnieniu i nie możemy o nich zapomnieć. Zaraz wszystko powiem. Teraz, jeśli ktoś będzie miał parę, to będzie wykonywał to ćwiczenie, które zaraz trenerem Dominikiem pokaże, czyli suwnicę. Ćwiczenie, które przypomina ćwiczenie na maszynie, które się właśnie nazywa suwnica. Ok, ale najpierw dla tej osoby, która nie ma pary, będzie krzesełko. Tak, czyli podchodzicie do ściany, schodzicie 90 stopni, tu żeby mieć i pleco oparte do ściany i trzymać, tak? Myślę, że 30 sekund albo bardzo powoli do 15 policzę sobie. A my ćwiczymy w ten sposób. No, raz robiliśmy te ćwiczonko. Słuchajcie, i też 15. Teraz 15 takich wypchnięć. Bardzo przyjemne. Coś nowego. Pamiętajcie, żeby tej pozycji, która jest tyle, macie. Kolana nie idą do środka. Tak jak się przysiadzie. Dobra. I druga osoba. No, myślę, że będziemy czuli nogi jutro nawet. Widzę już trudności u trenera Dominika. Czy tylko mi się zdaje, czy mieliście już talerka?
Daje się, daje. Chcę to zrobić dokładnie technicznie. Rób w dół, troszeczkę do siebie zwalniam. Dynamicznie staram się wyprostować nogi. Poczuję, jak cała masa mięśniowa się przemieszcza, tyle ramaczkę, także... Druga seria. Fajne, przyjemne ćwiczenie, ale to też trzeba robić technicznie, spokojnie, żeby sobie przypadkiem czegoś nie zerwać, nie uszkodzić. Możliwości, słuchajcie, zmieniania programowania są różne, czasami wystarczy skrócić, wydłużyć serię odpoczynku. Oczywiście można zwiększać, zmniejszać ciężar, pracować nad ilością powtórzeń, ilością serii, nad tutaj oczywiście częstotliwością, intensywnością, objętością treningu, także... Także spokojnie. Ciśniemy, ciśniemy! Maciek, nic nie chorzy, po schód ostatnio, słuchajcie, po świętach jest teraz lepszy. Co to się działo ze mną w święta? Mimo niewygodzenia z domu, nie wiem skąd to się jedzenie wzięło na moim stole, ale wiem, że skończyło w moim żołądku i wieczorem w niedzielę i w poniedziałek myślałem, że stoczę się z łóżka. Na szczęście szybki powrót do formy. Jak to się mówi, co szybko przyszło, szybko wyszło i znowu czuję się lekki i sprawny, ale dwa dni były trudne. A ja co? Nie do końca dostosowałem się do zaleceń dietetycznych trenera Dominika, ale ja niestety na smak bułki, blok czekoladowy mojego brata starszego jestem łakomy. A słuchajcie, ja muszę powiedzieć, że w tym roku wyjątkowo no pierwszy raz myślę, że od x lat zjadłem tylko kawałek babki. I to jeszcze gotowane, także nic więcej. I tak naprawdę święta zjadłem, już po świętach nic więcej. Nie było przez kolejny tydzień zjadania tego, co zostało święta. Mieliśmy mało przygotowane, także było fit. Ja mogę powiedzieć, że zjadłem 40 połówek jajeczka, więc 20 jajek święta zjadłem 2 dni, ale to akurat jajeczka wskazane. Zrobiłem. Związane 3, a nie 40. Farsz z łososiem, także rybka, łosoś wędzony na tym, bez majonezu, więc myślę, że mogę być też zadowolony. Dokładnie, słuchajcie, jajka są zdrowe, jak są jajka, a jak jest majonez z jajkiem, to wtedy są niezdrowe. Czasami może być tak, że majonez ma więcej kalorii niż jajko. Ale przy naszych intensywnych treningach, kto by liczył kalorie? Dobra, chyba zrobiłem, co się zagadałem, ale została nam ostatnia seria. Ostatnia seria, trzecie ćwiczenie na nóżki. Ostatnia seria dla pierwszej osoby. A myślę, że dzisiaj znowu na komentarze, szczególnie od pań. Są zadowolone, że im się dobrze ćwiczyło ze swoimi tutaj dziećmi. Albo mężami. Albo mężami. Bardzo fajny trening, spokojnie. Dla każdego. Powinien być przyjemny. Myślę, że nawet spokojnie przedszkolaki powinny sobie z nim poradzić. Ale słuchajcie, wszystko zależy jak go kto wykona i Garian z jakimi powtórzeniami, z iloma powtórzeniami wygrał. I ostatnia seria dla drugiej osoby. Ja już mam połowę wyniku za sobą. Tak, dobrze liczę. Tak, trzecia seria. Została nam jedna seria na nóżki i dwa ćwiczenia na brzuszek. Brzuch będziemy robić razem, także intensywność się zwiększy, bo nie będzie przerwy. Zale treningu we dwoje jest zawsze bicie dużo, jest motywacja, więc tutaj Maciekiem się pogadać, porozmyślać. My możemy rozmawiać na temat przyszłości naszego klubu, co planujemy dla Was od września. Jak zwykle na pewno zajdą zmiany, nowości, ale o tym później. Staram się co roku coś Wam tutaj polepszać, nam polepszać, żeby klub się rozwijał. Słuchajcie, ostatnie ćwiczenie na nogi. Będziemy robić mostki.
15 powtórzeń, 1, 15, drugi. Stopa na macie, jedna i druga. Stopy na macie, nie podnosimy palców do góry, natomiast wybijamy się jakby z samych stóp. Także musi być praca, żebyśmy chcieli wybić się z pięt do góry. I słuchajcie, nie robimy żadnych przeprostów tutaj. Brzuch musi być napięty. To wyprost, jaki potraficie tutaj zrobić, naturalny wyprost. I powoli opuszczamy. Dynamicznie do góry, raz. Bardzo ważne ćwiczenie też do wychodzenia z trzymania, czy to z Tatoś Yugatamy, czy z trzymania podstawowego. To ćwiczenie jest dla Was mocne. Może dalej, proszę. I raz. Zobaczcie, trener szybko idzie w górę, wolny w dół, stopa leży jedna i druga, cała powierzchnia. 6 na macie. 7, 8. 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5. Powinniście przede wszystkim czuć tutaj mięśnie kurczowo-goniowe oraz pośladek. Można robić ten wariant równie dobrze z jedną nogą, są dużo utrudnienia, jak ktoś się zna na rzeczy, to sobie poszuka, jakąś to za łatwo chodzi. Można zrobić z jedną nogą wyprostowaną, gdzie z jednej nogi pracujemy. Natomiast no mówię, o każdym ćwiczeniu byśmy mogli mówić całą godzinę o wariantach, ale też nie chcemy wszystkich tajemnic zdradzać, naszych sekretów, tajnych myśków i zabierać pracy trenerów personalnych. Oj, taką muzyczkę nam 50 wyłączyli. Teraz Maciej włączy. Tak, tutaj też można robić z nogami na jakiejś przeszkodzie, można nogi wejść bliżej, nogi dalej. Różne warianty, zależy, które mięśnie chcemy bardziej zaangażować do pracy. Pamiętajcie, żeby brzuch też spiąć w tym ćwiczeniu. I powoli w dół, dynamicznie się do góry. Podzielić sobie ruch na 2, bądź na 3 nawet sekundy. Trenujemy sporty walki, więc dla nas ta siła statyczna jest mniej ważna, ważna jest siła i praca dynamiczna, tak? Oczywiście ten personalny Dominik Cząstka wie, że siłę statyczną można przekształcić w siłę dynamiczną, ale tym zajmujemy się my, nie wy, wy nie musicie sobie tej głowy zawracać. Że jakieś błędy? To już błędy opowiemy na osobności. Będzie dobra muzyka, będzie poprawienie błędów. Nie ma muzyczki, nie ma poprawienia błędów. I słuchajcie, mam nadzieję, że najważniejsze co pijecie? Wodę. Regularnie pijecie wodę. Już nawet jeśli ktoś pił jakieś soki rozcieńczane, kupne, to zrezygnował i teraz pije tylko wodę mineralną. I dobra, ostatnia seria dla mnie już? Czy trzecia do tego? Trzecia niestety, ja lecę po ładowarkę do telefonu, żeby włączyć muzyczkę. No zaraz wracam, szybkie cardio. Dwanaście, 13, 14, 15. Dobra, i ostatnia seria dla drugiej, dla pierwszej osoby. Idę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dało mi się to ćwiczenie we znaki. Teraz brzuszek. Jeszcze ja.
Jeśli druga osoba, słuchajcie, przyjdzie, będzie to zaczynamy. Aha. Także mamy fajant. Mi się pomylił. Dobra. Przechodzimy do brzucha. Słuchajcie, brzuch robimy dwa ćwiczenia jednocześnie, czyli pierwsze ćwiczenie, jedno po drugim, bez przerwy. Mamy do zrobienia plank z przybijaniem piąteczek. Czyli podpór przodem, twarzą do siebie. Deseczka. Może teraz macie pokażę, od razu szybko jeszcze powtórzymy. Fajnie jest to, jakby ktoś wam tutaj właśnie powiedział, że barki w jednej linii z dłońmi, głowa przedłużenie kręgosłupa, naturalne wygięcie w odcinku lędźwiowym i nie robimy tutaj typowego stolika, tylko właśnie zejście w dół, deski w dół, skos. Po tych nóżkach to samo stanie nie zmieniło. I będziemy podawać sobie piąteczki, przyjmiemy 15 piątek. Staramy się przede wszystkim przy napiętym brzuchu nie falować biodrami, tylko trzymać się sztywno, ale mocniej angażujemy mięsień brzucha. Później usiądziemy i przybijamy 15, robimy 15 brzuszków, gdzie przybijamy dziesiątkę, wracamy do brzuszka. Ok, nie mamy muzyczki, ale trudno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. Tak, czyli ja się badamy sobie nóżki po pośladki, po przodach. Hop. I jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10 i raz, 2, 3, 4, 5. Parę sekund przerwy. Dwa oddechy, uczek picia. Picia wody. I słuchajcie, mamy do zrozumienia takie jeszcze trzy serie, tak zwane serie łączone, gdzie wykonujemy ćwiczenie. Dwa ćwiczenia lub trzy na tą samą grupę mięśniową. Jeśli byśmy zrobili super serię antagonistyczne, czyli gdybyśmy robili biceps, triceps, to byłyby super serie. A jeśli byśmy robili dwa ćwiczenia na biceps, to się nazywają serie łączone. Trochę teorii, może komuś się przyda, może nie. Mam nadzieję, że tak. Ważne, że my to wiemy. I hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. I te mocne te nogi, bo już tak, było ciężko. Jak mam się rozjadła, po prostu trzeba poprawić i jechać dalej. Jest. Dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, poprawimy sobie teraz właśnie, o, bo to wszystko się rozwijało i idziemy dalej, jeszcze 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mamy jednak te święta, które zaszkodziły. Druga za nami, jeszcze dwie serie. I jakieś rozciągnięcie. Krótkie rozciąganko. Dzisiaj na pewno rozciągniemy nogi, mocno popracowały. Dużo siedzicie w domach, mniej ruchu, także ten tutaj tak zwany mięsień czworogłowy musi być porządnie rozciągany, żebyście lepiej się czuli i nie nabawili się jakiejś kontuzji po powrocie. Dobra, gotowi? Trzecia seria. No to start! Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5. I kładziemy się na plecach, siadamy sobie na stopach, hop, i jedziemy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, raz, 2,
3, 4, 5. Seria za nami, ostatnia przed nami, więc jesteśmy na końcówce. Wytrzymajcie ostatnie 30 powtórzeń i przyjemne rozciąganko. Może jeszcze pozdrowimy kogoś? No, na pewno serdecznie mogę pozdrowić wszystkich z zawodników z Oksywia, od trenera Darka serdeczne pozdrowienia. W przedszkole też pod Kasztanami, naprzeciwko szkoły. Fajnie, że te maluszki też ćwiczą z nami, szczególnie w soboty. Dobra. No ale nie wykorzystujemy przerwy. Ja pozdrowię zaraz po tej przerwie, po tym ćwiczeniu. Uwaga. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Na dziewczapeca, siadamy na stopach. Ha, i jedzie. Raz. A. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, poprawimy chyba pozycję tęże. 9, jeszcze 6, 10, i raz, 2, 3, 4, 5. Dobra. Słuchajcie, lekki oddech, szybko pozdrowię i przejdziemy do sięgania. Kogo trener pozdrawia znowu? Słuchajcie, pozdrawiam całe Balino. Słuchajcie, jest to miejscowość, w której judo będzie, jest mocne, a będzie bardzo mocne. Mnóstwo przedszkolaków ćwiczy. Super warunki, super trenerzy. Mega się rozwijamy. Cała Gdynia jeździ tam też raz w roku na mistrzostwa klubu, także doskonale wszyscy klubowicze wiecie, gdzie jest Balino i szkoła trenera Dominika. I oczywiście trener Michał pozdrawia całe Kielno, tęskni za wami. Ja pozdrawiam już całe Bojano. Też fajnie mi się z wami pracuje, tęskni za wami bardzo. No i na dzisiaj starczy pozdrowień, bo może tak pozdrowić i pozdrawiać. Słuchajcie, rozciągniemy mięsień czworogłowy w ten sposób dzisiaj. Nie będziemy go wyciągać w ten sposób, tylko cofamy troszeczkę biodro. Napinamy mięśnie brzucha, napinamy ten poślad. Jesteśmy lekko pochylni w przód i dociągamy hop. Jak czujemy, że boli, naciąga się w tym miejscu, zatrzymujemy. Jeśli możemy dalej pójść, to znaczy, że mamy za słabo napięty mięsień brzucha, mięsień pośladkowy. Także dopinamy mocno, hop. Zrobimy sobie porządne rozciąganie po 30 sekund na każdą stronę. 3 serie po 30 sekund i zakończymy nasz trening. Jeśli ktoś ma tutaj problemy w tym ćwiczeniu, dużo siedzi, dużo pracuje, nawet w domu zdalnie czy za biurkiem, to powinien wykonywać codziennie. Można sobie porolować też, jeśli uda, na butelką od wody. Śmiało rozbić troszeczkę te uda, te mięśnie nóg. Słuchajcie, jest miesiąc treningu za nami, domowych treningów z Dragonem, a my już byliśmy opisywani przez Eskę Trójmiasto. Byliśmy na portalu, dla portalu trójmiasto.pl. Cały trening, wielki, ogromny artykuł przy naszym udziale. Z trenerem Maśkiem zrobiliśmy wywiad w Radio Gdańsk. A wyobraźcie sobie, ilu mediom odmawiamy. Ilu mediom odmawiamy, słuchajcie. Dobijają się do nas ogniami, drzwiami, ale na razie tak. Jesteśmy tutaj lokalnie, działamy. A czemu lokalnie? No bo dzwonią z Warszawy, a ja wiem, że mam zostać w domu, no to nie będę tam jechał przecież. No jakby sobie to wyobrazić? Znowu pierwsza nóżka, hop. I słuchajcie, jeszcze tutaj dwa 5-minutowe aż wywiady leciały na Radio Gdańsk a propos formy, czy zachowania formy podczas właśnie świąt wielkanocnych. Miałem przyjemność troszeczkę wskazówek dietetycznych dać, żywieniowych oraz wskazówek, jak powinien wyglądać trening. Także też zachęcałem tutaj słuchaczy Radio Gdańsk do trenowania w domu z Dragonem. Yep. Jeszcze druga seria dla drugiej nogi. No ja czuję uda, że dzisiaj dostały w kość.
No ale tak jak wspomniałem, 240 powtórzeń to jest dużo. Dużo, dużo, ale wiadomo, jesteście przygotowani, ćwiczycie cały rok, więc dla was to może być mało, mam nadzieję. Jak jutro będą kogoś bardzo nogi boleć, będą miał tak zwane domsty wystąpią, to się nie przejmować, rozruszać, porozciągać, pomasować, porolować. Będzie dobrze. Też staramy się nie obciążać. I znowu pierwsza noga, ostatnia seria, trzecia. Staramy się codziennie coś innego zrobić. I może powtórzymy, jak to wygląda przez cały tydzień. Słuchajcie, w poniedziałki i wtorki mamy trening wytrzymałościowo-siłowy. Jeden z tych dwóch treningów jest bardziej intensywny, gdzie robimy tabaty albo jakieś zadaniówki, które mamy wykonać szybciej. Jest ona tlenowa. W środę mamy judo. Także trening w judogach kto ma, kto nie ma, to ćwiczy bez judogi. Czwartek znowu wzmacnianie. W piątek rozciąganie z trenerem Michałem. W sobotę jest trening dla najmłodszych, dla przedszkolaków. Mamy nadzieję z trenerem, że w sobotę po prostu ćwiczą przedszkolaki. Inni w tym czasie ćwiczą z nami, bawią się, a po tym treningu z przedszkolakami wykonują znowu trening judo, gdzie wykonują mnóstwo wejść, 100, 200. Powtarzają środowy trening. Powtarzają środowy trening, powtarzają poprzednie treningi środowe. A w niedzielę z rodzinami robicie obiad Dragona, przekąskę Dragona, śniadanie Dragona. Słuchajcie mnie przez te parę minut, co mam ciekawego do poprawienia, powiedzenia, poprawienia jakichś waszych błędów żywieniowych. To są proste rzeczy, natomiast jeśli poprawimy te wszystkie mniejsze rzeczy, się nagle okazuje, że bardzo fajnie jedzie. Ja jeszcze od ciebie mogę dodać ten trening sobotni z Kłakouchem i z Misiem. Często rodzeństwo ma młodsze rodzeństwo macie. I oni z wami tam gdzieś się bawią, jak nie ćwiczą całych zajęć, to gdzieś się tam wokół dragonów naszych zawodników kręcą, na tych zdjęciach czy na filmach. Więc też jak najbardziej możecie być z nimi w sobotę, tak? Kiedy oni mają trening dla siebie, też można się przebrać dla swojego rodzeństwa. Dać mu przykład, że można się przebrać, pobawić. Także do tego też was zachęcamy, żebyście się nawzajem wspierali. Rodziców też nie widzieliśmy przebranych, a może też warto, żeby mama się za księżniczkę też przebrała. Dwóch rodziców było przebranych, także pełen szacunek. Fajnie, że wspieracie swoje dzieci. I słuchajcie, później też jest ciekawie, jak zachęcacie brata, siostrę do tego pięknego sportu, jakim jest judo. I razem jedziecie na zawody, gdzie wy wspieracie swojego brata, siostrę. Ile mamy takich rodzin? Chyba większość w klubie, gdzie ćwiczył na przykład brat albo siostra i tata z mamą. Mama zostawała z córką na gimnastykę albo na przykład zajmowała się domem, tata jechał na zawody sportowe do Poznania, a rok później już cała rodzina w czwórkę wybierała się z nami gdzieś tam do Grudziądza czy do Torunia i dwójka rodzeństwa. Dziękujemy za trening i do zobaczenia jutro.